Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam dwa takie samochody. Będzie to bankowóz i samochód tajnych agentów, którzy będą po prostu chronić, aby nikt nic nie ukradł z tego bankowozu. Więc to są takie moje dwie spontaniczne konstrukcje. Zapraszam do oglądania. Więc zacznijmy może od tego pojazdu agentów. Mamy tutaj oczywiście dwa lusterka, jakieś tam podstawowe rzeczy jak światła, kierunkowskazy, tablica rejestracyjna. Mamy także otwieraną maskę. Tutaj z boku można zobaczyć, ale w sumie ją zdejmę na potrzeby odcinka, bo niestety nie mogę tego jakby uchwycić kamerą bez zdjęcia maski. Mamy tam oczywiście silnik. Więc mamy otwieraną maskę na zawiasie. Mamy taki mini elemencik stylizowany właśnie na marce, tak jakby Mercedesa. Mercedesy niektóre też takie mają na przodzie, na masce. Takie fajne elementy dodatkowe. Mamy tutaj otwieraną klapę. Taki jakby dzwoneczek, może kamerka. W sumie dwa w jednym. Mamy otwierany taki włas. Oczywiście tutaj można sobie wejść, postawić ludzika, on sobie tutaj spokojnie wejdzie. Tam mamy jeszcze miejsce dla kierującego. Mamy tak, jakby się uprzeć, to by można zmieścić tak z cztery minifigurki. Z tyłu mamy zapasowe koło, oczywiście to światło podstawowe, rejestrację i kilka gadżecików, takich jak klucz naprawczy. Tutaj w uchwycie. I mam jeszcze taką ukrytą siekierkę. Na wszelki wypadek. Tutaj mam ukrytą, schowaną siekierkę. Więc też można tutaj różne narzędzia wpakować. Mam jeszcze z tyłu taki mini gadżecik. Taki mały easter egg. Czyli takie opuszczane światła. No i oczywiście, jak już mówiłem, zapasowe koło można sobie zdjąć i wymienić, gdyby na przykład pękło. Więc zobaczmy, co jest w środku. No więc tak wygląda całe auto, tak jakby przekroju. Mamy tam kierownicę, oczywiście jakieś tam siedzonko dla naszego kierowcy. I oczywiście, jak mówiłem, można tutaj zmieścić kilku agentów i nawet jakieś narzędzia. Oczywiście na górze mamy w sumie syrenę. Będzie właśnie ostrzegała o nadjeżdżającym konwoju. O podwoziu nie ma co dużo mówić, po prostu normalne podwozie. Nie ma tutaj nic szczególnego, więc przejdźmy do głównej części tego odcinka, czyli bankowozu. No więc przejdźmy do gwiazdy dzisiejszego odcinka. No więc zobaczmy, jak wygląda ze wszystkich stron. Po obu stronach ma oczywiście takie jakby pseudo schodki do wchodzenia do kabiny. Z jednej strony ma wywietrznik, czyli jakby chłodzenie, coś w tym stylu, wentylację. Z tyłu mamy światła oraz kierunkowskazy. Tablicę rejestracyjną, a na górze światło ostrzegawcze. Na górze jeszcze mamy takie dwa jakby panele słoneczne i taki też mały przyrząd do wentylacji. Z tyłu mamy otwierany włas, tam się wkłada różne cenne, wartościowe przedmioty, pieniądze. I z drugiej strony podobna strona, tylko bez już wentylacji. I też są te schodeczki, po których można wejść do kabiny. Więc teraz przód. Mamy na górze światło ostrzegawcze, w środku tam ludzika. Jak widać, za chwilę jeszcze przejdziemy do środka. Mamy też dwa światła ostrzegawcze, coś stylizowane na markę Mercedesa. Dwa kierunkowskazy, światła, grill od silnika, czyli tam, gdzie wypychane jest ciepło. Oczywiście rejestrację i to wszystko.
jeszcze mam taką fajną szybę. To była szyba z Kobi. I ją tak jakby lekko zmniejszyłem, dodając tutaj taki element. Podwozie też niczym nie odbiega od normalnych wszystkich modeli. Całkiem takie normalne i nic dodać, nic ująć. No więc tak wygląda środek. Mamy tutaj wydzielone miejsce. Można nawet tutaj usiąść jakiś ludzik, który będzie to pilnował. Mamy oczywiście jakieś tam okieneczko małe, oddzielające kierowcę i ten całą pakę z tyłu. Całe to miejsce, gdzie można pakować różne wartościowe rzeczy. Oczywiście mamy otwierany właz. Taki najprostszy z możliwych właz. Wsuwany. I tutaj możemy wsunąć taką dużą walizkę. Albo jakiś tam różny pakunek. Niestety trochę mała jest ten otwór, ale nie wszystkie rzeczy, które są cenne, są duże. Więc teraz przejdźmy do tutaj kabiny kierowcy. Mamy oczywiście kierowcę ubranego w garnitur. Mamy dwa drążki. Jeden do zmiany biegów, drugi dyręczny. Mamy tutaj, może widać, taki czerwony przycisk zawiadomienia tutaj pod kubeczkiem. Zawiadomienia na przykład jakiejś tam próbie zapchania ruchu ulicznego, że nie można przejechać, czy ktoś by próbował włamać się. Tu można taki przycisk wcisnąć i posiłki zostaną wezwane. I na przykład policja przyjedzie i zacznie pomagać, czy coś w tym stylu. Tutaj mamy ekranik, na którym można wyświetlić różne informacje. I z kabiny to by było chyba wszystko. Prosto po bokach mamy takie dwie szyby. Czyli w sumie cztery szyby. Tutaj widać jakby takie umocnione, że są małe, ale mocne. Coś w tym stylu chciałam nawiązać właśnie do tego, że ten bankowóz ma być mocny i nie ma dawać za wygraną, kiedy ktoś będzie chciał na niego napaść. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.